to jest jedno pytanie, które ja zadaję, a później Państwo już będą, są bardziej kompetentni. Trzeba powiedzieć, że to jest wyrok, który ma ogromne znaczenie. Jest on swoistym podsumowaniem linii orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości w sprawach związanych z niezawisłością sądownictwa. Pamiętajmy, że to jest jedno z tych orzeczeń, które zapadło w ciągu ostatnich 2 lat, bardzo ważnych, a związanych właśnie z kwestiami niezależności sądownictwa i z interpretacją artykułu 47 traktatu, Karty Praw Podstawowych i artykułu 19 Traktatu o Unii Europejskiej. Więc to jest orzeczenie, które zawiera podsumowanie także wszystkich najważniejszych tez dotychczas formułowanych w naszym orzecznictwie związanych z niezawisłością, wskazujących na samo pojęcie niezawisłości, ale także na przykład na zagrożenia, które mogą wynikać z pośrednich wpływów na sędziów, które pokazuje doskonale, w jaki sposób może istnieć zależność pomiędzy niezawisłością sędziowską z jednej strony, a z drugiej strony sposobem, trybem powoływania sędziów i funkcjonowania organu takiego, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. To jest orzeczenie, które interpretuje przede wszystkim, bo takie jest zadanie Trybunału Sprawiedliwości, o tym nie wolno zapominać, które interpretuje traktat i Kartę Praw Podstawowych. Przy okazji tutaj może warto wspomnieć o tym, że Trybunał Sprawiedliwości, bo na to się na ogół nie zwraca uwagi, ale mówi w jednym z motywów tego wyroku o tym, że zastosowanie Karty Praw Podstawowych wobec Polski, czyli artykułu 47 tego słynnego, można by rzec, przepisu, który zapewnia prawo do skutecznej ochrony sądowej, jest oczywiście w pełni możliwe, pomimo treści protokołu polsko-brytyjskiego i Trybunał Sprawiedliwości przypomina nasze rozumowanie Trybunału z poprzednich orzeczeń, na przykład z takiego orzeczenia również słynnego NS, w którym mówi się, że oczywiście ten protokół nie może stać na przeszkodzie temu, by wykładać prawo europejskie w zgodzie z kartą i żeby stosować takie podstawowe postanowienia karty gwarantujące prawo do sądu, jak artykuł 47. I teraz tak, no, Trybunał dokonuje interpretacji. Przede wszystkim prawa unijnego z punktu widzenia artykułu 47. Mówi o artykule 2 podstawowe wartości systemu prawa unijnego, artykule 19, który zapewnia drogę sądową w państwach członkowskich, która ma być efektywna i zapewniać ochronę praw, które wyprowadzają jednostki z porządku prawnego. I dalej mówi, że przesłanki związane z niezawisłością sędziowską mogą być zagrożone w sytuacji, w której istnieją mechanizmy, nieodpowiednie mechanizmy związane z powoływaniem sędziów. Przede wszystkim chodzi tutaj o samo funkcjonowanie takiego ciała jak Krajowa Rada Sądownictwa, którą Trybunał ocenia w motywach jako instytucję niespełniającą prawdopodobnie pewnych przesłanek, które gwarantują niezależność kandydatów powoływanych na podstawie opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Mówi się, że to będzie oczywiście wymagało potwierdzenia przez Sąd Najwyższy w jego orzeczeniu, czyli sąd, który zadał pytanie, ale istotne jest wskazanie, jakie są te podstawowe, słabe, najbardziej wątpliwe punkty w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa. Otóż tym punktem jest skrócona kadencja, to jest sam mechanizm powoływania członków KRS-u. Trybunał mówi o wadliwościach tego mechanizmu. Po trzecie wskazuje na polityczny kształt organu, którym jest Krajowa Rada Sądownictwa, na 25 członków, 23 jest powoływany przez siły polityczne. I mówi także o tym, że jednym ze wskaźników czy z elementów, które są podstawą do tego, by formułować oceny co do niezależności, obiektywizmu tego organu, jest sposób jego funkcjonowania. Czyli podlega analizie także to, co robi, krótko mówiąc, KRS w odniesieniu do sądownictwa. Na podstawie tych kryteriów będzie dokonywana ocena, czyli całego zespołu czynników, ocena Krajowej Rady. Drugim elementem, który Trybunał Sprawiedliwości wskazuje jako konieczny do wzięcia pod uwagę, to są te wątpliwości, które dotyczą samej Izby Dyscyplinarnej, już wprost.
bo pytanie, pamiętajmy, dotyczy Izby Dyscyplinarnej. I tutaj pojawia się jednoznacznie, że wątpliwości wynikają chociażby z samego kształtu prawnego Izby Dyscyplinarnej, która ma swoistą, w pełni autonomiczną pozycję w strukturze Sądu Najwyższego, co jest niespotykane w instytucjach tego typu. Po drugie, że są to osoby, które powoływane są spoza kręgu sędziów Sądu Najwyższego. Ustawa wyraźnie wyłączała inne osoby. Po trzecie wreszcie, szczególne kompetencje, ta wyłączność kompetencji w tych sprawach, które były przedmiotem rozpatrywania przez sąd pytający, a które przecież należały do kompetencji sądów powszechnych. I te elementy w połączeniu ze sposobem wyłaniania kandydatów wskazują na to, że istnieją poważne wątpliwości, czy mogą istnieć poważne wątpliwości co do niezawisłości sędziów i sądu w ten sposób powołanego. I teraz co się dzieje? Trybunał Sprawiedliwości, i to trzeba wyraźnie przypomnieć, nie rozstrzyga za sąd krajowy sprawy, tylko interpretuje prawo europejskie, traktat, kartę, czyli wskazuje kryteria, wedle których następnie sąd krajowy ma rozstrzygnąć. Te kryteria są bardzo jasno sformułowane co do niezawisłości. Te wymagania są jednoznaczne. I teraz na podstawie tych kryteriów to Sąd Najwyższy, jako sąd pytający, ostatecznie będzie oceniał, czy sędziowie sądu dyscyplinarnego są to sędziowie, którzy spełniają wymagania niezawisłości, niezależności sądownictwa. Czy panie profesorze, możemy postawić takie dwie tezy, że w tym orzeczeniu po pierwsze Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że jest kompetentny do oceny niezależności sądownictwa w kraju członkowskim. I druga teza, że w tym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości wyznaczył nowy standard, jeśli chodzi o ocenę niezależności sądu, że sąd niezależny nie może być sądem wybieranym przez organ, co do którego powołania i co do którego niezależności istnieją wątpliwości. Więc rzeczywiście trzeba mocno podkreślić, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, mianowicie to nie pierwszy raz, ale jest to jednoznacznie wskazane. Kwestie związane z niezależnością, niezawisłością sądów są objęte prawem europejskim. Należą do materii traktatu i karty. To nie jest sprawa czysto wewnętrzna prawa krajowego. O tym słyszeliśmy wielokrotnie. To nie jest sprawa wewnętrzna. To jest sprawa, która wymaga oceny z punktu widzenia podstawowych zasad prawa unijnego. Artykuł 2 wskazujący na rządy prawa zawiera zarazem wymagania, które odnoszą się do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i do podziału władzy, co doskonale wszyscy rozumiemy. I oczywiście Trybunał mówi, tak, to jest prawda, że każde państwo członkowskie zachowuje swoją autonomię w odniesieniu do organizacji wymiaru sprawiedliwości, do mechanizmów powoływania sędziów, do trybów funkcjonowania sądów. To jest rzeczywiście sprawa wyboru, konkretnego wyboru, które dokonuje państwo członkowskie w ramach należącej do niego autonomii. Ale pamiętajmy, że te wybory dokonywane przez państwo członkowskie muszą być podporządkowane temu, o czym my zawsze wyraźnie w takim kontekście mówimy, mianowicie, by funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowanie sądów było efektywne, zapewniało skuteczną ochronę praw jednostek. Skuteczną ochronę praw jednostek bez względu na kształt organizacyjny może zapewnić tylko niezawisłe sądownictwo, niezawisli sędziowie. I stąd wywodzimy bezpośrednio wymaganie, które jest sformułowane w odniesieniu do sądów krajowych, nie tylko zresztą, prawda, w kontekście polskim, że muszą być zachowane odpowiednie przesłanki, mianowicie właśnie na dwie nowości można wskazać. Pierwsza nowość dotyczy tego, że oceny związane z funkcjonowaniem niezależnego sądownictwa powinny być formułowane w oparciu o szerszy kontekst, o całość oceny, która dotyczy poszczególnych segmentów czy elementów wymiaru sprawiedliwości. Czyli nie mogą to być elementy, które się skupiają na jednym tylko mechanizmie, na przykład na tym, że organ taki to taki mianuje sędziów, albo że mamy do czynienia z takim, a nie innym kształtem
organizacyjnym Izby Dyscyplinarnej. Nie. Cały kompleks tych czynników, czyli wszystkie elementy składanki muszą być brane pod uwagę, żeby można było dokonać oceny w pełni zobiektywizowanej, na czym polega niezależność sądu w danej sytuacji. I wreszcie na pewno jest elementem nowym kwestia tego, że istnieje pełna zależność pomiędzy niezawisłością sędziowską, sposobem funkcjonowania sędziów, a mechanizmami powoływania tych sędziów, czyli mechanizmami wyłaniania kandydatów. To właśnie z tego punktu widzenia i właśnie z tego punktu widzenia Trybunał ocenia Krajową Radę Sądownictwa. Pytania nie dotyczyły bezpośrednio Krajowej Rady Sądownictwa, ale ze względu na to, że jest to instytucja, która ma podstawową rolę, podstawowe znaczenie w funkcjonowaniu tego mechanizmu powoływania kandydatów, była ona przedmiotem oceny przez Trybunał Sprawiedliwości. Dlatego ten element tak bardzo znaczy, tak jest ważący dla ostatecznego rezultatu postępowania w sprawie, która dzisiaj się zakończyła rozstrzygnięciem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.